Dziękujemy bardzo. Przed wami wystąpił zespół Bogdanki Izerskie z Mirsk. Dziś pełna gości,
wielkie, ogromne brawa dla zespołu Kunice. I ja zapraszam tutaj pana radnego, pana Janusza Kornasia, żeby tu się dołączył do nas. Zapraszamy. Dziękuję, dziękuję. Na kolanie,
dziękując organizatorom, że nas tutaj zaprosili, zagramy dla nich piękną melodię. Milion róż. Stop!
zaproszenie nas. Zaśpiewamy jak my do dziewczyny. Jak my do dziewczyny, to pokażę win. Jak my do dziewczyny, to pokażę win. Jak my do dziewczyny, gejsi gęgają. Jak my do dziewczyny, gejsi gęgają. Matka w domu jest, jak my do dziewczyny, matka w domu jest. Matce tak paciory wygnać, na nie szpora dziewczyna spać. Matce tak paciory wygnać, na nie szpora dziewczyna spać. Jak my do dziewczyny, ojciec w domu jest. Zasielony dzban, zawalaczy nam, poszła Kasia po wodę, po wodę.
pamiętacie, jak to się kiedyś na ławeczce siedziało? Przypomnimy sobie teraz, prawda? Zielona ławeczka. Jaki ten batiar będzie, batiar jakich mało. Idzie pan na przez miasto, niesie koszyk rąk. Ja ją proszę o jedno, ona daje grunt. Daj buziaka, lubra śmiało, bo to daj jakie mało. Daj buziaka, lubra śmiało, bo to daj jakie mało. Biorę pannę pod rękę, idę nią przez par. Proszę tylko o jedno, mówię do niej tak. Daj buziaka, lubra śmiało, bo to daj.
dwunastej godzinie idę z nią przez lód. Napiłem się tam wina, awantura tu. Ale mu się nic nie stało, bo on był taki mało. Ale mu się nic nie stało, bo on był taki mało. Babcia żemierze koko swoje miejsca zna. Kiedy pan nie zapragnę, to ją zaraz mam. Ostatnia już ludowe granie. No!
Na Bukowinę. Co ja nie szedł, będę robiła, nie chodzi.
Wysoki, Zomecek. Niestety musimy zagrać ostatni utwór w takim razie. Mamia Konisia. Thank you.
Proszę Państwa, jeśli mógłbym wejść tutaj do przodu. Piosenkę dedykuję pani Lucynie z zespołu Boduszki oczywiście. Czy widzisz, Lucynko, ten kamień nad wodą? Jak kamień popłynie, jak kamień popłynie, ożenię się. Jak kamień popłynie, jak kamień popłynie, ożenię się z tobą. Czy widzi dziewczyno kamień nad wodą? Jak kamień popłynie, jak kamień popłynie, ożenię się z tobą. Jak kamień popłynie, jak kamień popłynie, ożenię się z tobą. Jak gwiazdki policzę, wypatrzę swe oczy. Ja
jak gwiazdki policzę, wypatrzę swe oczy.
Kasia, na mego paszczanka. Anisi moja Hani, cóż jest za kochanka. Podajże mi rączkę, tę zieloną łączkę. Podajże mi obie, podajże mi obie, podajże mi obie, pojedziemy sobie. Podajże mi obie, albo nie obracaj, albo mi dziewczyno, albo mi dziewczyno, w głowie nie zawracaj. Wszedłem z wesela. Oczywiście zwrotka dla Janka i siostry jego i zespołu. Hej, hoppa, hej! Ja wszedłem z wesela, trafiłem na sianko i tak namacałem Marysi kolanko. I tak namacałem Marysi kolanko. Marysi kolanko, spodobało mi się, ale mi mamusia, ożenić nie da się. Ale mi mamusia, ożenić nie da się. Hej! Posłuchajcie głupcy, co ona mi rzekła. Użyjesz ciepła, latuj po pierzynę, a użyjesz ciepła. Hej! Nie będzie on wichał, aż na szczyty wychał, żebyś pamiętała, żeś mi kała miała. Żebyś pamiętała, żeś mi kała miała. Szumiały dęby, szumiała osika, nigdy nie zaginie ludowa muzyka. Hej! Nigdy nie zaginie ludowa muzyka. Hej! Ludowa muzyka i ludowe granie nigdy nie zaginie. Poduszku śpiewanie, nigdy nie zaginie, poduszku śpiewanie. Hej! 35 grania i tyle śpiewania, kapela poduszku świętuje. Dziękujemy bardzo serdecznie, to był zespół Głos. Państwo mili, bo jeszcze o tym nie wiecie.
najlepiej. Piękniej nam czele rozbiera, szęcą się palce i bąki, szęcą jak jasna cholera. To już 35 lat, grając muzyką przez świat. Raz bywa lepiej, raz gorzej, a drugie tyle daj Boże. No i kochani, przyspieszamy. Gdzie ty idziesz, kobito? Hej! Thank you.
tak młody? Siedzą na ławeczkach. Ławeczka! Trzy dęby Pomornika! Na jubileuszu Poduszku! Siedzimy przy lety, nie ja ciebie zaraz przytulę.
zatwierdził, że ajaj, ty mi teraz buzi daj. Z tyłu wojskowy Sylwek, to u niego jego dziadek. Ja
Stasiu, na skrzypcach Braniu, akordeon Mirek, na bębenku Czesław. Dziękujemy! Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy Janka Boduszka do nas. Kochani, tak jak już mówiłem, w 82 roku z tym panem, prawie jak z moim tatą, zaczynaliśmy na muzykujących rodzinach ogólnopolskich spotkaniach we Wrocławiu. To było tak dawno. Zygmunt Heisner wtedy jeszcze nie robił reklam z proszkami. Dopiero wtedy był świeżym, takim młodym panem, czarne włosy. Nawet także... Jankowi się nie śniło, że będzie dzisiaj. Do dzisiaj Jankowi się śniło, że tak się spotkamy. A tutaj chcę państwu pokazać, tak wtedy Janek wyglądał. Wtedy był piękny, młodziutki, nogi króciutkie, eleganckie, ale się rozwijał. Jasiu, to dla ciebie 35 lat z tyłu. Od zespołu 3 dęby z okazji 35-lecia działalności Laboduchów Oborniki Śląskie 15-7. Kochany, kolejnego jubileuszu jeszcze dalej. Ale proszę pokazać publiczności. Jasiu, pokaż, to jest. To jest podobny, Janek. To jest Janek, jak zaczyna, w 82 roku. Piękny akordeon rozciągnięty. Jasiu, życzę ci jeszcze od zespołu 3 dęby jak najwięcej takich jubileuszy, 70 lat, a teraz od zespołu 3 dęby. Kochani, stajemy wszyscy razem. 100 lat dla Boduchu! Te same czapki od 82 roku. A to... Dziękujemy, już jubilacie na scenę, proszę. Brawo, dziękuję za to, że przyjechaliście do Obornik. Drogi Janku, szefie zespołu, najszczersze gratulacje od wszystkich chyba mieszkańców Obornik za to, że przyjemniasz nam życie już od 35 lat wraz z całą swoją rodziną i przyjaciółmi. Jesteście rozchwytywani, bo wszyscy dobrze o tym wiemy. Cały czas jeździcie, gracie, także za granicę. No, nasz burmistrz naszego partnerskiego miasta Wrechał nie wyobraża sobie, żeby Kapela Boduchów nie przyjechała i nie grała na ich święcie. Także w tym roku, 2 tygodnie temu właśnie wróciliśmy. Dla całej rodziny. Dużo zdrowia, zdrowia, wszystkiego najlepszego i wielu lat dalszej pracy twórczej. Janku, pozwolę sobie wręczyć taką statuetkę. Odczytam oficjalny dyplom uznania z okazji 35-lecia działalności artystycznej dla Kapeli Ludowej Janka Boduszka z Siemianic za twórczą postawę na rzecz kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz upowszechniania tradycji muzycznych. Niech słowa uznania i wyrazy wdzięczności za trud, ale i piękno tej twórczej pracy będą jednocześnie motywacją do realizacji celów i marzeń na kolejne lata działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Ślicznie dziękuję w imieniu swoim, swojej kapeli. Naprawdę. Bardzo dziękujemy. Chciałem państwu powiedzieć, że... Bo tu moje córki mówią, że nie dziękuję. Dziękuję wam, moje kochane córki. Myślę, że dalej będziecie kultywowały razem ze mną i będziemy grali następne 35 lat. Tego musimy tu sobie przeżyć. Moje kochane córki i wnuczki, dziękuję wam bardzo.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowny Panie Janku, szanowna Kapelo Ludowa z Siemianic. Z okazji wyjątkowego jubileuszu proszę przyjąć przepiękne gratulacje. Miłość do muzyki ludowej, kultywowanie pięknych tradycji ludowych przez Waszą kapelę zasługuje na najwyższe wyrazy uznania i na docenienie. Przez kilkadziesiąt lat Waszej działalności daliście setki koncertów na terenie województwa i Europy, można powiedzieć. Myślę, że warto tutaj w tym miejscu przypomnieć turniej gmin Kolorowe Wsie, Ligę Klubów, bo od takich przedsięwzięć zaczynaliście. Występowaliście także na turnieju, na festiwalu Dolnego Śląska. Zawsze promowaliście pięknie kulturę ludową i naszą gminę, i naszą kulturę. Jesteście naszą chlubą i dumą. Owacyjnie przyjmowani jesteście w mieście partnerskim Rechał, o czym mówił pan burmistrz Arkadiusz Poprawa. Myślę, że najwspanialszym jest też to, że przez te wszystkie lata swojej działalności w tej podróży muzycznej zaprzyjaźnialiście się z kapelami, które dzisiaj wspólnie wszyscy zaprosiliśmy do Obornik Śląskich i stworzyliście wielką muzyczną rodzinę. I daje wam to radość, ale także radość i wielkie zadowolenie publiczności, która was słucha. Ten rok jest rokiem szczególnym dla mnie, ponieważ jest to również rok 35-lecia mojej działalności zawodowej. Także moja praca zawodowa zaczęła się z Kapelą Ludową z Siemianic. Dlatego wszystkie pierwsze kroki i wszystko przeżywaliśmy razem, ale zarówno ja, jak i cały zespół Obornickiego Ośrodka Kultury ma zawsze otwarte podwoja i otwarte serca dla waszej wspaniałej kapeli. Z najlepszymi życzeniami zdrowia, dalszych sukcesów, wspaniałych koncertów, wszystkiego najlepszego. Niechaj te karty kronik, które trzymam w ręku, wypełniają się pięknymi wpisami, sercem i pięknymi koncertami. Jeszcze raz składam piękne gratulacje i nisko się kłaniam przed waszą pasją, a także przed waszą pracowitością i talentem. Na ręce pana Janka wręczę kronikę, natomiast pani Lucyna, nieoceniona dziewczyna, otrzyma bukiet kwiatów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To teraz odwrotne życzenia i podziękowania. Człowiek jest tyle wart, ile daje innym. To podziękowanie jest dla pani dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, pani Halinki Muszak, która z nami współpracuje naprawdę 35 lat. I chylmy jej czoło za to. Za długoletnie wsparcie oraz owocną współpracę z Kapelą Ludową Janka Boduszka z Siemianic życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów zawodowych oraz dużo siły i energii do działania na rzecz dobra wspólnego i każdego mieszkańca gminy Oborniki Śląskie. Z wyrazami uznania cała kapela! Halinko, nieocenioną osobą, cudowną i te kwiaty na pani ręce. Serdecznie dziękujemy. A teraz chcielibyśmy podziękować naszemu cudownemu panu burmistrzowi Areczkowi Poprawie za to, że tak o nas pamiętał.
pamięta. Zobaczcie, jak my teraz wyglądamy. To dzięki niemu właśnie te stroje. Dzięki niemu jest ta impreza dzisiaj, bo gdyby nie on, nie pomógłby nam, nie byłoby tej imprezy. Naprawdę, to jest nieoceniony, wspaniały człowiek, młody, ale cudowny. Panie burmistrzu, człowiek jest tyle wart, ile daje innym. I to podziękowanie jest właśnie dla pana również za długoletnie wsparcie oraz owocną współpracę z Kapelą Ludową Janka Boduszka z Siemianic. Życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych, dużo zdrowia, energii i sił do działania na rzecz oczywiście naszych wspaniałych mieszkańców, bo gdyby nie oni, to nie miałby nas dzisiaj kto oklaskiwać. Chylmy im czoło. Panie burmistrzu, na pana ręce to podziękowanie od Janka Boduszka i oczywiście płyta, która jest wydana dzięki panu burmistrzowi również z okazji naszego jubileuszu. Panie burmistrzu, proszę bardzo, na pana ręce i proszę przy tym tańczyć. Brawo, Lucyjka! Na scenę zapraszamy naszego wspaniałego fotoreportera Jerzego Jabłońskiego i Jureczka Kulkę. Halo, halo, panie. Jurek! Panie. Na scenę! No nie, zwołają cię! Irenko, choć będziesz kamerowała! Albo będziesz zdjęcie nam robiła. Albo on bierz dyplom. Nie, dyplom odbiera Jurek. Słuchaj, odejdź na bok. Jak ci nie pasuje. Może do tego, tam te Bogdanki są, do Mieszka, tam ma być kurde prawie 20. To jest nasz wspaniały fotoreporter, pan Jerzy Jabłoński, który z nami jeździ po całej Polsce. Wszystkie kroki, jakie przemierzamy, Jurek przemierza z nami, jeździ, tańczy i uświetnia każdą jedną imprezę. I dlatego chcieliśmy mu bardzo podziękować. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I właśnie Jureczek to robi. Dla naszego dyplom uznania dla Jerzego Jabłońskiego za aktywną i ofiarną działalność społeczną na rzecz kapeli Janka Boduszka z Siemianic oraz upowszechnienie jej działalności w mediach społecznych z wyrazami uznania cała kapela. Jureczku, to jest dla ciebie i masz tak grać jak na tej gitarze. Brawo, Jurek! Brawo, Jurek! Brawo! Również mamy podziękowanie dla naszego drugiego kolegi, który jeździ za nami, dla Jerzego Kulki. Człowiek jest tyle wart, ile daje sam i daje innym. A Jureczek daje dużo również za aktywną i ofiarną działalność społeczną na rzecz kapeli Janka Boduszka z Siemianic oraz upowszechnienie jej działalności w mediach społecznych. Jureczku, to jest dla ciebie i ta gitara, masz na niej grać. Dziękujemy serdecznie. I to jest jeszcze płytka dla ciebie. No tak myślałam. I chcieliśmy jeszcze podziękować naszym byłym członkom zespołu. Jeżeli jest Marcin Kornaś, to bardzo go zapraszamy na scenę. Jeżeli jest Janusz Kornaś, no myślę, że jest. Broniu Szemiel, Jasiu Szemiel i Władek Skrzyniarz. To bardzo zapraszamy. Brawo, brawo. Słuchaj,
Leszku, kilka lat grałeś z nami i właśnie chciałam ci w imieniu naszej całej kapeli podziękować za wieloletnią współpracę z Kapelą Ludową Janka Boduszka, Krzewienie Kultury Ludowej na terenie kraju i za granicą. Serdecznie dziękuję. To jest dla ciebie, a dla swojego słuchacza. No to bardzo proszę. Serdecznie dziękuję. W imieniu twoim oczywiście i mojego syna Marcina, z którym graliśmy w kapeli prawie ponad 15 lat. Dziękuję serdecznie za te podziękowania. Dziękuję panu Jankowi Poduszkowi. Dziękuję pani Lucynie i życzę dalszych sukcesów i oczywiście dużo zdrowia i jeszcze co najmniej następnych 35 lat. Chciałam jeszcze podziękować pani Kasi Jarczewskiej, naszej koleżance z Urzędu Miasta, pani z promocji, pani kierownik. Chcieliśmy jej wręczyć płytę z okazji naszego jubileuszu, oby nam się dalej super pracowało, bo myślę, że nie jest źle. A teraz zapraszam państwa na nasz koncert. Yeah.
Kochał się chłopak w Londynie. Kochał się chłopak w Londynie. Znałem się pięknej dziewczynie.
Będziesz jadła, nie będę. Będziesz.
I raczej nie pójdziemy. Наш.